Cześć, witajcie, jestem Recenzja. Dzisiaj zrobimy sobie recenzję GoPro 7, czyli Hero Black. GoPro to kamerka sportowa, która przyda się entuzjastom jak i sportu, na przykład rowerowych, narciarskich, bądź też innych ekstremalnych. Kamerka jest dosyć fajna, bo wielkość wyświetlacza ma 2 cali. Znajdziemy w niej możliwość na przykład podpięcia HDMI, czy też ładowania USB typ C. I rozdzielczość to jest 10 megapikseli, jeżeli chodzi o zdjęcia. Typ matrycy wideo mamy CMOS. Możemy nagrywać tutaj właśnie Ultra HD, czyli 4K. Mamy tutaj też po bokach, że tak to się wyrażę, jak włączymy sobie tutaj tą kamerkę, wejścia. Bardzo też fajną rzeczą jest to, że jeżeli chcemy zaoszczędzić właśnie na nagrywaniu tutaj, czyli na baterii, to uruchamiamy sobie tutaj to GoPro. No i od razu sobie uruchamiamy przycisk REC, czyli REC nagrywanie, no i nagrywa nam. Jak widzimy, tutaj mamy 10-groszówkę, zobaczymy sobie, jak to tutaj będzie nagrywało. Oczywiście to jest tryb nagrywania energooszczędnego, bo wiadomo, że to GoPro to tak starcza mniej więcej na cały dzień nagrywania w trybie energooszczędnym, natomiast jeżeli chodzi o tryb ciągły i takie timelapse, no to starczy może na godzinę, może dwie, w zależności jakie są warunki atmosferyczne na zewnątrz. To mamy takie wejście boczne, możemy na przykład tutaj je otworzyć, zobaczyć, co tam się znajduje. No i wiadomo, jak wspomniałem wcześniej, jest tam port HDMI oraz port USB typ C do szybkiego ładowania. GoPro 7 naładuje się w jakieś godzinka do dwóch. Oczywiście tutaj bateria jest wbudowana 1220 mAh, czyli tutaj całkiem nieźle jak na ten sprzęt. Możemy sobie wyjąć baterię, tam mamy port na kartę mikro SD. Oczywiście mam tutaj dosyć potężną kartę, no i zawsze musimy ją włożyć, wyjąć. Trochę jest to dostęp jakby utrudniony, no ale co by to wymagać po takim małym sprzęcie, tak? No i tutaj oczywiście wkładamy sobie bateryjkę do GoPro. Mamy też taki zaczep na wyjmowanie. Oczywiście całość jest wodoodporna. Możemy na przykład w tym GoPro sobie pływać na basenie, ale nie za długo. Tutaj widzimy też, że są 2 mikrofony stereofoniczne, czyli na przykład jeżeli jesteśmy na jakimś koncercie, możemy nagrać sobie tutaj relacje z tego koncertu. Tutaj jeszcze jest właśnie wcześniej wspomniane gniazdo. Wszystko uszczelnione, tak żeby nas woda nie zaskoczyła. Więc no tutaj całość się prezentuje fajnie. Znaczy na tym GoPro mam naklejone 2 taśmy, takie ochronne folie na ekranie oraz z tyłu właśnie tutaj mam na obiektywie, tak żeby całość chronić przed jakimś zarysowaniem czy zadrapaniem niechcianym, tak żeby ten sprzęt dłużej nam podziałał, pochodził. No i tutaj jak widzimy, jeszcze są tryby takie nagrywania jak szeroki kąt, ultra szeroki kąt i też taki płaskie nagrywanie, można było tak powiedzieć. Możemy tutaj też śmiało właśnie nagrywać. No i tutaj są właśnie opcje, akurat jestem w takim trybie, gdzie po prostu nie mogę wejść w te ustawienia, ponieważ jestem na tym trybie szybkiego nagrywania i w to menu nie można wejść. Dopiero jak się wyłączy tutaj, że tak to powiem, GoPro, włączy jeszcze raz, to będziemy mogli sobie w to menu wejść i dokonać ustawień. No i też oczywiście mamy możliwość nagrywania, jak tu wcześniej wspomniałem, 4K. Tutaj mam 2,7 i 30 klatek, ponieważ mam tą technologię HyperSmooth Stabilization, czyli chodzi o tą stabilizację, jeżeli będziemy ruszać na przykład tym GoPro, to żeby nam się obraz nie zatrzęsł, dlatego jest przy 2,7K, natomiast przy 4K już tej stabilizacji niestety nie ma, dlatego też mam to ustawione. No i mamy tutaj różne opcje, jak balans bieli, tutaj też, że tak powiem, no ekspozycję, czułość minimalną ISO, to jest bardzo fajne, maksymalną też jest ISO ustawione, jest no sporo jest takich, że tak powiem, można byłoby powiedzieć, profesjonalnych ustawień.
Mamy tutaj możliwość też zmiany robienia na przykład zdjęcia. Oczywiście zdjęcia zapisują się w technologii HDR. Tak samo możemy w HDR zrobić nasze wideo. No i przełączam pomiędzy trybami. Możemy tryb włączyć timelapse'a, czyli nagrywanie takie przyspieszonego wideo. Tryb też wideo jest i też tryb fotografii. Fajne jest w GoPro to, że możemy na przykład tutaj zdalnie odpalać GoPro za pomocą technologii Bluetooth. Możemy zarządzać na przykład tutaj sterować telefonem poprzez aplikację GoPro. Możemy nagrywać zdalnie, możemy robić zdjęcia zdalnie. To GoPro bardzo fajnie się sprawdzi tutaj właśnie przy jakichś tam live'ach, koncertach. No i tutaj właśnie mikrofony pokazuję, dwa są stereofoniczne. Jeden jest taki filtrem na szumy, tylko że trzeba uważać, że jak nagrywamy na przykład tutaj sobie vlogowanie, czyli tryb taki no przedni, no to nas dobrze słychać. Nawet bardzo dobra jakość jest z tych dźwięków. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś nad morzem, czy jakiś wodospad gdzieś tam, jesteśmy nad jeziorem, no to niestety słychać szumy i to nie jest niestety fajne i jakby nie odróżnia na naszego tutaj właśnie głosu, że tak to nazwę. Więc to tak to wygląda. No minusy są takie, że no jest to po prostu, no że tak to nazwę, no krócej trzyma bateria, dlatego też trzeba używać tych trybów takich, że tak to powiem, szybkiego nagrywania, czyli jak się nagrywa, to potem jak naciśniemy znowu stop nagrywanie, no to sprzęt się nam wyłącza i dzięki temu zaoszczędzimy sobie sporo na baterii. No tutaj też pokazuję, dostajemy taką ramkę do GoPro. Możemy sobie tutaj wsadzić. Minusem jest to, że jak podłączamy sobie na przykład powerbanka, no to po prostu no nie otwiera nam się, że tak to powiem, ta klapa i musimy po prostu na takim jakby no niebezpiecznym, że tak powiem, włożeniu tego GoPro w tą ramkę trzymać. Ramka jest wykonana solidnie, jest mocny taki no zaszczep, czyli jakby nic się nie stanie z naszym GoPro, nie wypadnie. Mamy też tutaj w zestawie oczywiście, że tak to powiem, no taki no zaczep, że możemy tego GoPro sobie na monopodzie na przykład ustawić. Tak, ja teraz sobie akcesoria dokupiłem do tego GoPro i mogę sobie monopoda wziąć, mogę sobie jakąś tam obudowę wodoodporną na basę na przykład wziąć, żeby bardziej chronić moje GoPro przed zalaniem. Oczywiście wiadomo, seria GoPro jest 11, najnowsza, czy tam 12. 7 mi bardzo dobrze służy, bardzo dobrze się spisuje. Nie narzekam, jeżeli chodzi o używanie tego trybu energooszczędnego, natomiast jeżeli miałbym nagrywać ciągle, no to bateria by szybciej schodziła. I to jest taki właśnie minus tego GoPro. W zasadzie we wszystkich chyba GoPro jest tak samo. Trzeba po prostu kierować się tutaj rozsądkiem, niż jakby nagrywać ciągle. No i oczywiście tutaj całość po prostu, bo no, prezentuje się, że tak to powiem. No, GoPro jest fajne na tyle, że jest małe, poręczne i do takich ekstremalnych zachowań. Nie musimy jakiegoś smartfona mieć ze sobą, żeby smartfona nagrywać, tylko wystarczy ponagrywać GoPro. Dobra, myślę, że na tyle się naprodukowałem, wyczerpałem. Dziękuję, że byliście i trzymajcie się następnych recenzji. Cześć! Oczywiście zaznaczam, że materiał nie jest tutaj w żaden sposób sponsorowany.